chciałbym tutaj przysłowiowo odbijać piłeczki, ale to właśnie ci kapłani tamtych czasów, bohaterzy, cisi, którzy podtrzymywali tu wiarę w tych trudnych czasach, jeszcze za Związku Radzieckiego, czy wspomniany ksiądz biskup Jan Olszański, skądinąd przecież kapłan diecezji lwowskiej, trwający tam na Podolu przez te wszystkie lata, czy tutaj ksiądz biskup Rafał i wszyscy inni, którzy w tamtych czasach z nim współpracowali, niektórych jeszcze tu mamy pośród nas, czy tak jak ksiądz biskup Leon, do tych wielkich miast jeździli, obsługując jedną czy drugą rodzinę sakramentami, duszpastersko, ale potem, kiedy przyszedł czas, że można było założyć jakąś wspólnotę, już było na kim się oprzeć. Bez tych ludzi, którzy tam przetrwali, a właśnie podtrzymywani, to nie wiem, jakby to wszystko się potoczyło. Oczywiście to wszystko łaska Boża, ale też pamiętamy o tych, którzy pozwolili działać łasce Bożej w nich i Pan Bóg przez nich mógł działać. Ksiądz biskup wspomniał stepy Taurii czy Krymu, ale Słowo Boże przenosi nas dzisiaj do Palestyny, a Ewangelia prowadzi nas do tej sceny, kiedy uczniowie Jezusa zauważyli, że ktoś wyrzuca złe duchy. Okazuje się, że zwycięstwo nad szatanem jest celem misji tego, kto jest z Jezusem i został przez Niego posłany. Mówią, zabranialiśmy Mu. Użyty czasownik tu jest w czasie przyszłym, niedokonanym, imperfektum, a oznacza to, że zabranialiśmy Mu wielokrotnie, jednak bez skutku. Ale interesujące jest to, że oni razem nie byli w stanie wyrzucić demona głuchoniemego. Ale teraz już wiemy, z jakiego powodu. Otóż oni sami byli przez niego owładnięci. Niezdolni go pokonać, płoną zazdrością, że ktoś inny potrafi to uczynić. Kochani bracia, jak grzechem jednostki jest postawienie własnego ja w miejsce Pana Boga, tak grzechem wspólnotowym jest postawienie my też w miejsce Pana Boga. Nie chodzi z nami. Nie chodzi o to, żeby chodzić z nami, żeby być we wspólnocie. Chodzi o to, żebyśmy słuchali Jezusa i szli za Nim. Wielu z tych, którzy przynależą do kościoła widzialnego, nie należy często do tego kościoła niewidzialnego, duchowego, dlatego że nie idą za Panem Jezusem, ale idą za własnymi ideami i własnymi pragnieniami. Wszędzie wpychająca się pycha niszczy nasze relacje z Panem Bogiem i ona też niestety rodzi bardzo wiele zła. Choć sama w sobie jest wadą, to jednak prowadzi do grzechu. Nie wolno nam zapominać i lekceważyć mrocznej rzeczywistości grzechu. Pan Jezus wskazuje źródła grzechu, wskazuje też jego korzenie, dlatego że On nas doskonale wszystkich zna.
wie o nas wszystko. I ten Jego wzrok sięga dużo dalej, niż my jesteśmy w stanie zobaczyć. On sięga do naszego serca, tam, gdzie nasz wzrok już nie sięga. I On dostrzega wszystko. Święty Jan Paweł II w swoich katechezach środowych, głoszonych w czasie tych audiencji środowych, kiedy rozpoczął cykl o Jezusie Chrystusie, rozpoczął ten cykl od omawiania rzeczywistości grzechu. Grzech wedle objawienia Bożego jest złem zasadniczym i podstawowym, mówi święty Jan Paweł II. Dlatego, że w nim zawiera się odrzucenie samej woli, prawdy i świętości Boga. Zawiera się odrzucenie ojcowskiej miłości, dobroci Boga, tej dobroci, która objawiona została w dziele stworzenia, a przede wszystkim w stworzeniu istot rozumnych i wolnych, stworzonych na obraz przecież i podobieństwo Stwórcy. Właśnie ów obraz i podobieństwo zostaje użyty przeciw Bogu, gdy istota rozumna samą swoją wolną wolą odrzuca celowość istnienia i życia, jaką Stwórca wyznaczył stworzeniu. Sprzeciwienie się woli Boga, odwrotność Jego woli. Ale o rzeczywistości grzechu możemy mówić tylko w świetle tajemnicy odkupienia, bo to właśnie ta tajemnica jest centralną prawdą naszej wiary, ale też z tego powodu również i prawda o grzechu jest ważnym elementem wiary chrześcijańskiej. W Piśmie Świętym wyraz grzech jest chyba jednym ze słów i pojęć najczęściej używanych, no bo Pismo Święte to księga Boga i księga o Bogu, ale jest również księgą o człowieku i ona, ta księga, ukazuje nam człowieka takim, jakim jest, a więc również w jego grzeszności. Grzech należy do człowieka, do jego historii, do jego dziejów. I mówi Ojciec Święty, że nie można ignorować grzechu i zapominać o nim. Grzech tym bardziej zagraża człowiekowi, jako taka mroczna, jako gubiąca go rzeczywistość, im mniej on jest poznawany, im mniej jest uznawany, im mniej ten grzech zostaje zidentyfikowany w tej swojej istocie odrzucania Pana Boga, sprzeciwu w stosunku do Pana Boga. Ale chciałbym jeszcze raz to podkreślić, że o grzechu możemy mówić i myśleć tylko właśnie w odniesieniu do tajemnicy odkupienia. Inaczej zagubimy się, nie zrozumiemy problemu. Święty Paweł w liście do Rzymian napisze: jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży łaskawie udzielony przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. Kochani bracia, jeśli my jesteśmy tak słabi, jeśli nasz wzrok nie jest tak ostry i nie potrafimy sięgać tak daleko, żeby zobaczyć grzech, no to niestety także swoim ludzkim umysłem my nie jesteśmy w stanie sami zrozumieć, czym jest grzech w swojej istocie. Jeśli go nie dostrzegamy głęboko, to jak zrozumiemy, czym on jest? I też nikt inny z ludzi nam nie może tego powiedzieć. To, co mówimy o grzechu, co wiemy o jego brzydocie, o szkaradzie grzechu, to jest tylko
niewielką częścią tego. No, być może, że trochę potrafimy odczuć, czym jest grzech, jeśli on jest przeciwko nam, jeśli na przykład boleśnie odczujemy jakąś wyrządzoną krzywdę, ale nie potrafimy swoimi zdolnościami, swoim umysłem, swoim sercem pojąć i zrozumieć, czym tak naprawdę jest grzech przeciwko Panu Bogu. Dlaczego? Bo grzech to kwestia jakichś więzi, kwestia relacji. A przecież nikt z ludzi nie potrafi nawiązać tak głębokich relacji, nikt nie potrafi tak kochać, jak kocha Bóg. I właśnie dlatego tylko Bóg wie, czym jest grzech i jak on bardzo boli. I dlatego Pan Jezus wyjaśnia nam, że jedynie Duch Święty może przekonać świat o grzechu. W liście do Hebrajczyków czytamy: Słowo Boże jest bowiem żywe i skuteczne, ostrzejsze od każdego obosiecznego miecza. Przenika ono aż do rozdzielenia duszy, ducha i stawów, szpiku i rozsądza myśli i zamiary serca. Żadne stworzenie nie ukryje się przed nim, gdyż wszystko jest odkryte i jawne oczom tego, któremu musimy zdać sprawę. No my wiemy, że w Słowie Bożym, ponieważ jest to żywe Słowo Boga, w tym Słowie jest obecny Duch Święty. Dlatego Słowo Boże jest tym źródłem właściwym, które powie nam prawdę o tym, czym jest grzech, na czym polega istota grzechu. I tak naprawdę tylko Bóg może udzielić tego wewnętrznego poznania grzechu. Słowo Boże pozwala nam też zobaczyć grzech w naszym sercu. I to Słowo może działać tak, że wzbudzi żal w naszym sercu, taki wstręt do grzechu. Ale popatrzmy, to nie pochodzi z naszego wysiłku. To Bóg może w sercu wzbudzić taki żal, wstręt do grzechu. A my co? My na tę łaskę możemy się otworzyć, no albo możemy niestety pozostać obojętni. Jeśli otworzymy się, Bóg nam pozwoli przeżyć wewnętrzny ból z powodu grzechu. I właśnie przez to swoje słowo Bóg dociera do naszego serca, żebyśmy, kiedy to słowo dojdzie, będziemy wtedy mogli odczuć ten ból i też w jakimś stopniu poznać, jak przez grzech, jak bardzo raniona jest miłość, ale jednocześnie otworzyć się na tę miłość. Ten mechanizm możemy zobaczyć, jeśli przypomnimy sobie dzieje króla Dawida, jego historię grzechu. On tak naprawdę był bardzo zamknięty na prawdę o grzechu. Wypierał ten grzech ze swojej świadomości. Sam nie chciał w ten grzech uwierzyć. Pewnie jego dworzanie, wszyscy już pokazywali go palcem, wszyscy o tym mówili. Pamiętamy ten grzech z Betrzebą. Wszyscy mówili, co się stało, a on jeden pozostawał zamknięty w sobie. To tak próbował żyć, jakby nic się nie stało. Oczywiście ten grzech pociągnął inny, potem zabójstwo jej męża. Ale dopiero wtedy, kiedy Bóg skierował do niego swoje słowo, kiedy posłał proroka Natana, Dawid zaczyna inaczej przeżywać ten grzech, zaczyna odczuwać ból z powodu grzechu. Pamiętamy tę przypowieść opowiedzianą przez proroka o tych owcach. I Dawid wzburzony mówi: tak nie może być w moim królestwie. Ale co? Pan Bóg pokazuje mu: to ty jesteś tym człowiekiem.
Chyba powinniśmy być Panu Bogu wdzięczni, kiedy właśnie usłyszymy te słowa wewnętrznie. To Ty jesteś tym człowiekiem. Bo ciągle w nas istnieje taka pokusa nie słyszeć słowa Bożego skierowanego do mnie, słowa, które mi mówi o moim grzechu. Człowiek jest zdolny tak naprawdę zamknąć serce przed najbardziej czułym słowem Boga. Judasz tak uczynił. Tak był blisko Jezusa. Na odległość pocałunku słyszał też od Niego słowo przyjacielu. Ale wiemy, że nie potrafił przyjąć tego czułego słowa Jezusa. Pozostał obojętny. Ale jest też ta druga możliwość, że możemy otworzyć się na słowo Boga tak, jak uczynił to święty Piotr i wtedy gorzko zapłakał. Słowo Boże nigdy nie pozostaje. Kiedy Słowo Boże zadziała, nie możemy pozostać obojętni. Albo go przyjmiemy i wtedy człowiek jest zdolny zapłakać, albo może się oprzeć, ale skutki tego wiemy, jakie są. Słowo porusza serce, a kiedy poruszy serce, wtedy to słowo prowadzi do nawrócenia. No, w Biblii to wiemy, że serce jest zawsze tym siedliskiem uczuć, źródłem mądrości, jest tym centrum człowieka. I serce poruszone słowem Boga jest zdolne wtedy poruszyć naszą wolę. To jakoś tak jest, że nasza głowa nie zawsze potrafi poruszyć wolę. Przecież wiemy głową, to wolno, tego nie wolno, tak wolno postępować, tego nie wolno, ale nie zawsze wychodzi. Ale kiedy serce jest poruszone przez nasze uczucia, potrafią te uczucia poruszyć naszą wolę. Pamiętajmy jednak, bracia, zawsze, że Boża miłość zawsze jest większa od nawet najcięższego grzechu. Nie ma tak ciężkiego grzechu, żeby był większy od Bożej miłości. Jezus nie owija w bawełnę. Jezus konkretnie mówi jednoznacznie o grzechu. Prosto, jasno. Ale nie mówi po to, by nas pognębić. Mówi po to, by nas podnieść. Nic nie może zdruzgotać Bożej miłości. Ale my nie możemy lekceważyć grzechu, nie możemy ignorować tej siły, tej złośliwości grzechu. A jesteśmy świadkami, bardzo wyraźnie widzimy, jak dzisiejszy świat bawi się grzechem. Jak bardzo redukowane jest pojęcie grzechu. Jak jest mocno zamazywana różnica między złem a dobrem. Media próbują wyciszać temat grzechu. Ale im bardziej ludzie to czynią, im bardziej próbują wyciszyć prawdę o grzechu, tym więcej pojawia się frustracji, depresji i wiele innych złych rzeczy. Co może uczynić grzech? Jakie zło wielkie sprowadza? Przypomnijmy sobie Jezusa przed Piłatem. Oto człowiek. Widzimy, co może zrobić grzech. Z jednej strony najpiękniejszy spośród synów ludzkich, a jak bardzo zeszpecony, zniszczony, opluty, pobity ludzkim grzechem. Jezus nam uświadamia właśnie w ten sposób, ile zła rodzi grzech. Ale też wiemy, że Jezus ten grzech zatrzymuje na sobie. On wziął ten grzech na siebie. Święty Paweł powie, stał się grzechem dla nas. Po co?
abyśmy mogli na nowo otrzymać od Ojca utracone piękno, podobieństwo do Ojca. Trzeba zatem otworzyć się na tego, który jest dla nas właśnie tą drogą, prawdą, życiem. Ukazała się bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy, wyrzekłszy się bezbożności i rząd światowych, rozumnie i sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie. To list do Tytusa, 2 rozdział. Panie, bracia, pamiętajmy, nie ma większego grzechu niż miłość Boga. Nie ma większego miłości Bożej. Bóg największe przekleństwo może zamienić w błogosławieństwo. Wiemy, gdzie było to najbardziej przekleństwo.